Do silnika zalany został podobnie jak w pierwszym etapie Liqui-Moly Molygen nowej generacji w klasie lepkościowej 5W30. Obecnie w trzecim etapie badań zalałem inny olej Shell 0W30 A5 łamane przez B5. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Artudi. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Suzuki Swift, rok produkcji 2020, silnik 1.2 benzyna plus hybryda, 90 koni mechanicznych. Ważna adnotacja, jest to drugi etap badań. Pierwszy etap został opisany w odcinku numer 121. Znajdziecie tam nieco inne dane na temat samochodu. Kuba napisał, że został wtedy wprowadzony w błąd i prawdziwe są te, które podał w tym odcinku. Przebieg aktualny pojazdu to 51 550 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Kuba. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Kuba skierował do laboratorium Artudi taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej świeży plus zastosowany dodatek. Możecie zobaczyć, w jakim stopniu olej wymieszał się z dodatkiem. Można zaobserwować charakterystyczny osad, który znika po zwiększeniu intensywności mieszania. Próbka numer 3 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został podobnie jak w pierwszym etapie Liqui-Moly Molygen nowej generacji w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Kuba zastosował dodatek do oleju Liqui-Moly dwusiarczek molibdenu, w pierwszym etapie tego dodatku nie było. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 11 891 km, około 80% eksploatacji to miasto, 20% trasa, dominują odcinki przekraczające 20 km. Olej eksploatowany przez 8 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. Czyli różnica w stosunku do etapu pierwszego to dłuższy przebieg o około 700 km oraz dłuższy czas eksploatacji o 2 miesiące plus dodatek, o którym wspomniałem wcześniej. W ramach dodatkowych informacji Kuba napisał tak. Na trasie, którą pokonujemy parę razy w roku, zauważyłem spadek w spalaniu około 0,2 litra, prędkość taka sama, klimatyzacja włączona itd. W mieście ciężko mi stwierdzić zmianę z tego względu, że olej bez dodatku pracował porą letnią, a z dodatkiem porą zimową. Ale nie zauważyłem większego spalania w zimę, więc dodatek nie powinien wpłynąć na spalanie podczas dojazdów do pracy. Obecnie w trzecim etapie badań zalałem inny olej Shell 0W30 A5 łamane przez B5 plus dodatek dwusiarczek molibdenu i tu kolejne zmiany na plus, mniejsze spalanie. Te próbki będę miał do badań za jakieś 5000 km. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego. Następnie pomiar oleju świeżego plus dodatek, a kolejno pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 70,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 170. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy, podobnie jak w pierwszym etapie badań, wysoką niezgodność na poziomie 10%. Zmierzone wartości są zauważalnie wyższe od tego, co deklaruje producent.
Przechodzimy do pomiaru oleju świeżego wraz z dodatkiem. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem jest następująca: 69,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 172, czyli zastosowany dodatek wpłynął nieznacznie na parametry lepkościowe oleju. Lepkość w 40 stopniach zmniejszyła się około 1%, w 100 stopniach Celsjusza pozostała praktycznie niezmieniona. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 62,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 168. Punktem odniesienia do wyliczenia zmian procentowych będzie olej świeży wraz z dodatkiem. Przy takim założeniu obserwujemy praktycznie identyczne wyniki jak w poprzednim etapie, szczególnie w odniesieniu do pomiarów w 40 stopniach Celsjusza. W 100 stopniach otrzymano blisko 2 punkty procentowe większą zmianę w etapie obecnym. A to oznacza, że zastosowany dodatek nie przełożył się na zauważalnie mniejszy spadek lepkości. Natomiast trzeba nadmienić, że eksploatacja oleju w etapie numer 2 jest dłuższa o 2 miesiące w stosunku do etapu pierwszego oraz samochód przejechał o 700 km więcej, dlatego z tego punktu widzenia zastosowany dodatek mógł wpłynąć korzystnie. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wyniki w teście bibułowym z kategorii przeciętne: wysoki stopień zanieczyszczenia oleju, jakość eksploatacyjna oleju przeciętna. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. W podczerwieni mamy wyniki z kategorii przeciętne. Do podkreślenia jest zauważalnie wyższy stopień degradacji niż w etapie numer 1. Widać to po degradacji dodatków oraz bazy olejowej, widać to też po nitrooksydacji oraz oksydacji. Bardzo mocne różnice odnotowano w stosunku do stopnia sulfonowania oraz zanieczyszczeń w okolicach 1000 ton na widmie. Być może zastosowany dodatek pod wpływem warunków panujących w silniku zareagował z olejem, dając taki właśnie sygnał. W ramach ciekawostek dorzucam jeszcze widmo oleju świeżego nałożone na widmo oleju świeżego wraz z dodatkiem. Praktycznie zero różnic, podczerwień niemal nie widzi w ogóle zastosowanego dodatku w postaci dwusiarczku molibdenu. Podsumowując, otrzymano potwierdzenie, że wymiana oleju została przeprowadzona w optymalnym momencie. Przedział 12 do 15 tysięcy km to w tym przypadku dobry kilometraż do wymiany oleju. Już teraz zapraszam do trzeciego etapu badań, w którym pojawi się Shell. Będzie bardzo dobra okazja do wyłapania różnic pomiędzy olejami Liquimoly oraz Shellem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!